Dzień dobry Państwu, Kamil Klimczak, witam na kanale Chrobry Szlak. Dzisiaj w zasadzie można powiedzieć w pewnej mierze wracamy do sprawy, którą wielu się, że tak powiem, nadal zajmuje i pasjonuje, chociaż samo zdarzenie jakby przyczynowe nastąpiło w grudniu ubiegłego roku. Mowa tu o znalezionej w Zamościu, aczkolwiek pod Bydgoskim. Natomiast do tej nazwy my będziemy wracać, bo myślę, że nazwa jest nieprzypadkowa. W Zamościu pod Bydgoszczą znaleziono szczątki pocisku manewrującego CH-55. No i okazuje się, że leżały tam sobie od grudnia. Co tam się tak naprawdę wydarzyło? Czy po prostu pewne obiekty sobie latają nad krajem, nikt tego nie zauważa, czy też może po prostu jest to kolejna prowokacja w kontekście tego, co w zeszłym roku mieliśmy, sprawa przewodowa? O tym porozmawiam z moimi Państwa gościem, którym jest Marcin Hagmajer z Narodowej Akademii Informacyjnej. Witam serdecznie. Witam serdecznie wszystkich. Na początku tylko przypomnę, oczywiście o łapkach w górę, subskrypcjach, komentarzach, także o wspieraniu naszego kanału finansowo. Dane są w opisie. No i właśnie, co to się mogło stać, bo ostatecznie oficjalna wersja po bardzo długim czasie, bo przecież doniesienia pierwsze o znalezieniu czegoś, jakiegoś obiektu wojskowego w lasach pod Bydgoszczą, to pochodziły już z końca kwietnia i tak naprawdę dopiero w pierwszym tygodniu maja ustaliła się oficjalna wersja, że pocisk to sobie przyleciał 16 grudnia, spadł, nikt go nie szukał, sprawę zatuszowano i dopiero w kwietniu jakaś tam pani jechała konno, znalazła szczątki. No i afera się rozgrzała. Czy naprawdę różne obiekty sobie latają nad naszym pięknym krajem i nikt nie reaguje na to, że jakieś niezidentyfikowane obiekty wlatują w polską przestrzeń powietrzną? Czy to może mamy do czynienia z jakąś prowokacją? No tutaj trzeba powiedzieć o systemie, o ciągu zdarzeń, który jest jednym wielkim, z tego co widać, systemem naczyń połączonych, który został skumulowany między 27 kwietnia a 12 maja. A mianowicie od ogłoszenia 27 kwietnia, że znaleziono szczątki rakiet CH-55 pod Bydgoszczą, w Zamościu, ale nie tym właściwym, tylko pod Bydgoskim, do następnie 29 kwietnia wejścia bezprawnego służb na teren rosyjskiej szkoły dla dzieci dyplomatów w Warszawie, aż po 9 maja, kiedy ogłoszono, że od teraz obwód kaliningradzki, a konkretnie miasto Kaliningrad, będzie się nazywać Królewiec. Maja, kiedy miał miejsce incydent z balonem białoruskim rzekomo. I przypomina mi się dowcip, który mi niedawno mój znajomy powiedział, tak na początek, może na rozgrzewkę. Spotyka się prezydent Putin z prezydentem Łukaszenko, no i rozmowa przechodzi do państw takich niepoważnych jak Polin, trzeciorzędnych, no i Łukaszenka pyta Putina: wysłałeś im rakietę? Putin odpowiada: tak, ale nie zauważyli. Natomiast później prezydent Putin pyta: a ty wysyłałeś im balon? Tak, ale zgubili, odpowiada Łukaszenka. Więc to tak wygląda, jeśli chodzi o skuteczność i o powagę władz marionetkowych polińskiej części Ukropolinu. A dlaczego o tym mówię w tym ciągu? A otóż dlatego, że to wszystko odbywa się w interesie Ukrainy. Mianowicie incydent, w cudzysłowie incydent w Przewodowie, który był de facto atakiem
ukraińskiej armii na terytorium Polski i zbrodnią przeciwko ludności polskiej, bo zginęło dwóch niewinnych Polaków. Początkowo przecież też zrzucano odpowiedzialność na stronę rosyjską, po czym okazało się, że był to kompleks S-300 należący do pułku artyleryjskiego stacjonującego w Lwiwie, czyli po stronie ukraińskiej, i trajektoria lotu pokazywała, że nie mógł omyłkowo trafić w terytorium polskie, tylko musiał być tak zaprogramowany, że zdecydowanie trafił w cel. Oczywiście sprawa została zamieciona pod dywan. Czytaj, wszystkie czynniki śledcze zostały przekazane stronie ukraińskiej. I Ukraińcy, zachęceni tego typu poczynaniami marionetkowych władz, które, jak to określił swego czasu w zeszłym roku rzecznik MSZ-u Łukasz Jasina, które są sługami narodu ukraińskiego. No to jeśli są sługami narodu ukraińskiego, czytaj, wrogami narodu polskiego, po owocach ich poznajemy, no to jak wiemy, Centrum Operacji Powietrznych tego dnia, 16 grudnia, otrzymało powiadomienie o lecącym obiekcie właśnie od strony ukraińskiej. Co ciekawe, rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej John Kirby nabrał wody w usta, mówiąc, że są w stałym kontakcie ze stroną, jak to określił, polską. I oznacza to, że nie jest w interesie Stanów Zjednoczonych ujawnienie no, prawdziwego źródła wystrzelenia tego obiektu. A jeżeli weźmiemy pod uwagę, że strona ukraińska po rozpadzie Związku Radzieckiego posiadała 575 sztuk rakiet CH-55. Część zezłomowała, część sprzedała, między innymi do Iranu, do Chińskiej Republiki Ludowej, ale część miała w posiadaniu. I jeżeli weźmiemy pod uwagę miejsce, gdzie zostało to wystrzelone, to jest pod Bydgoszczą. A Bydgoszcz, przypomnę, tutaj sobie zanotowałem, żeby się nie pomylić, to zwane jest, tutaj zacytuję, polską stolicą NATO. Znajduje się tam Centrum Szkolenia Sił Połączonych i jest także innych 5 jednostek NATO tam ulokowanych. Więc widać, że całe to zdarzenie było obliczone na to, ażeby wciągnąć właśnie tu nomen omen NATO, czyli państwo zrzeszone, członkowskie w NATO, w bezpośredni konflikt z Rosją. A w czyim to jest interesie? No i w interesie oczywiście Ukrainy. Tutaj sobie niektórzy żartują, że po wystrzale w stronę przewodową, no, Ukraińcy posiadający starsze wersje CH-55 no, mieli przestarzałe oprogramowanie i chcieli uderzyć nie w ten zamość. Wyszło w ten zamość pod Bydgoszczą, ale jeżeli weźmiemy już na poważnie cały ten incydent w tym kontekście szerszym będziemy rozpatrywać, no to widzimy, że mamy do czynienia w ostatnich dwóch, trzech tygodniach no, z przyspieszonym procesem, no co tu dużo mówić, wciągania Polski i Polaków w konflikt z Rosją po stronie Ukrainy, jako dodatek do Ukrainy. No ale przez 4 miesiące nikt o tym nie wiedział i tutaj teraz MON z dowództwem operacyjnym rodzajów sił zbrojnych się przerzucają odpowiedzialnością, czy ich poinformowali, czy ich nie poinformowali, a czy teoretycznie, no bo wersje oficjalne to, no to tworzą dwie zainteresowane strony i oni mogą sobie napisać cokolwiek, przecież nie pokażą korespondencji z dowództwa do MON-u i vice versa. Raczej, no bo to mimo wszystko w żadnym normalnym państwie nie powinno mieć miejsca, że taka korespondencja będzie ujawniona, ale czy teoretycznie istnieje na przykład możliwość, że wojskowi, wiedząc, kto urzęduje w MON-ie i kto siedzi w rządzie, twierdzili, że nic nikomu nie powiedzą, bo nie wiadomo, co tym ludziom do głowy strzeli? Powiem w ten sposób, biorąc pod uwagę
analizę socjo- i psychocybernetyczną tych ludzi, jest to mało prawdopodobne, ponieważ wszystkie te urzędy, te systemy są jednym wielkim systemem samosterownym, według definicji Mazura niesuwerennym. Są to po prostu, mówiąc językiem służb, kanały wpływu różnych sił. I tutaj wygląda mi na to, że tu może być tarcie pomiędzy wpływami, zarówno wśród urzędników MON-u, jak i w sztabie generalnym, wpływami, czy to jankeskimi, czy to niemieckimi, czy nawet ukraińskimi, z tego co widać, bo wpływy służb ukraińskich to w ostatnim czasie potężnie wzrosły i tego też nie można lekceważyć. I wygląda to raczej na rodzaj bardziej odbijania piłeczki za pomocą przekaźników, którymi są urzędnicy wojskowi, dowódcy, ale to tak naprawdę też są biurokraci w mundurach, nie zaś ludzie, którzy są fachowymi wojskowymi, tylko raczej siedzącymi za biurkiem właśnie urzędnikami. Swego czasu, no, przed wojną, no to biurokratów wojskowych wolniej awansowano, teraz jest na odwrót, co pokazuje, że no właśnie wojsko jest biurokratyczną imitacją sił zbrojnych, a nie faktycznymi siłami zbrojnymi. No to nie tylko widać po awansach, po przetasowaniach, ale i po sposobie szkolenia, a raczej jego braku, po sposobie dowodzenia, czyli też jego braku. Więc wątpię w to, szczerze mówiąc. No to w takim razie tutaj mieliśmy sprawę z tą rakietą, pociskiem w zasadzie manewrującym. No, trzeba by tu może dodać, że on jest również, on może przenosić ładunki jądrowe, jakby ktoś nie wiedział. No i to zatuszowano, natomiast wielką aferę robiono wokół tego właśnie, tej drugiej sprawy, o której już pan wspominał, o balonie. Notabene, jakoś niedawno, kilka miesięcy temu, jeśli dobrze pamiętam, Amerykanie bohatersko ścigali chińskie balony, które do nich tam przylatywały i mieli problem generalnie z dogonieniem, złapaniem, zestrzeleniem tych chińskich balonów. To mi trochę przypomniało taki epizod mało znany być może z II wojny światowej, kiedy to Japończycy próbowali wysyłać balonami bomby zapalające na terytorium Stanów Zjednoczonych. No, efekt był nikły. No ale nie wiem, czy to wojska balonowe wracają do łask, bo widać, że no, na przykład ten balon, no, do tej pory właśnie on gdzieś został zgubiony, gdzieś zaginął, zniknął z radarów znowu pod Rypinem, znowu te Kujawy, właśnie to jest też znamienne. Jest wielka akcja poszukiwawcza i nikt go do tej pory nie znalazł. No, ja złośliwie mogę powiedzieć, że może spadł komuś na łąkę i po prostu jakieś zwierzęta zeżarły. No, to też jest możliwe. No, mówią na przykład, że koza zeżre wszystko, więc może po prostu spadł, zwierzęta zjadły i już nie ma śladu. No, jak widziałem memy niektóre, no to są jeszcze bardziej dosadne, złośliwe, typu znaleziony obiekt na plaży w Mielnie w postaci prezerwatywy. I to w ten sposób też można interpretować. No cóż, jacy sojusznicy, tacy ich lokaje, to znaczy jacy seniorzy, tacy ich wasale. No, jeżeli się obecna ekipa wzoruje we wszystkim na Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, no to i na fobii balonowej czy antybalonowej, która w tej chwili ogarnęła, gorączka antybalonowa, która ogarnęła w ostatnich miesiącach Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Więc dlaczego i tym tokiem tutaj postępowania nie iść, jeżeli weźmiemy pod uwagę ich sposób postępowania? Natomiast jeszcze wracając do kwestii tego, co pan powiedział o ładunkach nuklearnych, no to trzeba też odnotować, że po zbombardowaniu przez
lotnictwo Federacji Rosyjskiej składów amunicji, uwaga, ze zubożonym uranem w naszym dawnym Płoskirowie, czyli teraz Chmielnickim, no to zanotowała jednostka badawcza Uniwersytetu Mikołaja, przepraszam, Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie wzrost o 370% bizmutu promieniotwórczego na terenie Lubelszczyzny i to w momencie, kiedy były tam intensywne opady. Więc ten pierwiastek radioaktywny mógłby zostać przeniesiony na inne części kraju, o czym poza mediami społecznościowymi, tymi niezależnymi, antysystemowymi, nikt nie informował. To też pokazuje. A jeszcze biorąc pod uwagę kwestię tej rakiety CH-55, to co ich kompromituje, to jest to, że pokazano trajektorię lotu jej. I skąd ona miała zostać wystrzelona? Spod Smoleńska, czyli no co tu dużo mówić, religii smoleńskiej ciąg dalszy, więc widzimy wyraźnie jak to jest wszystko naciągane po to, żeby nas wciągnąć za wszelką cenę w wojnę z Rosją i Białorusią, jako dodatek, jako mięso armatnie dla Ukrainy, bo przypomnę, że w ramach tego tak ukrywanego traktatu w cudzysłowie nazwijmy to polsko-ukraińskiego, czyli ukropolińskiego, no ma powstać wspólna armia, tak, a dowództwo ma być, dowództwo nad tymi jednostkami w razie wojny ma przejąć dowództwo sił jankeskich, zwanych amerykańskimi, więc widzimy do czego to wszystko prowadzi, jeżeli przypomnę zachowanie rzecznika Rady Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych Johna Kirby'ego, który nabrał wody w usta, bo gdyby to był rzeczywiście obiekt wystrzelony z terytorium Federacji Rosyjskiej i to rakieta o możliwościach, tak jak pan wspomniał, po pierwsze strategicznych, jeśli chodzi o no odległość, zasięg, siłę rażenia, ale i z możliwością przenoszenia ładunków termojądrowych, to by podniesiono alarm natychmiast. A tutaj czekano 4 miesiące właśnie po to, żeby skumulować te zdarzenia, które miały miejsce w ostatnich tygodniach, to znaczy i włamanie na teren szkoły należącej do ambasady rosyjskiej, zmiana nazwy Kaliningrad na Królewiec, co jest atakiem na takim dyplomatycznym na suwerenność państwa, które ma prawo nazywać swoje terytoria tak, jak mu się podoba. Niedopuszczenie ambasadora Federacji Rosyjskiej do złożenia wieńców pod pomnikiem poległych żołnierzy Armii Radzieckiej 9 maja tego samego dnia. No i kwestia tego balonu z 12 maja niewiadomego pochodzenia, który zrzucono na stronę białoruską, tak? A oczywiście dziwnym trafem niedaleko również Bydgoszczy, czyli tej tak zwanej polskiej stolicy NATO, tam się znalazł. No widać jak to jest wszystko naciągane i prymitywnie robione po to, żeby znaleźć ten za wszelką cenę jak najszybciej casus belli. No to jest właśnie dosyć ciekawe, że jest taka kumulacja. Trzeba tutaj też może zauważyć, że być może nawet gdyby ktoś chciał w tym grudniu ten pocisk zestrzelić, no co powinno być jakby taką normalną procedurą w każdym kraju, że jak wlatuje jakiś obcy obiekt wojskowy w przestrzeń powietrzną, to się go po prostu, to się najpierw strzela, a potem zadaje pytania. Pytanie, czy my mamy jeszcze cokolwiek, co służy do zestrzeliwania obiektów. No, mamy rzekomo dostać te słynne patrioty w większej liczbie. No inna rzecz, że ostatnio na Ukrainie jeden patriot za długo nie posłużył, bo został przez Rosjan zniszczony, więc no oczywiście każdą broń można zniszczyć i to jak sięgniemy, zwłaszcza do historii II wojny światowej, bo tym się wielu interesuje, no to każdą super broń można było zniszczyć, czy to były wyrzutnie V2, czy to były jakieś super pancerniki. No ale też przedstawia nam się ten amerykański sprzęt jako taki no niemalże niezniszczalny. No tu jeszcze propaganda amerykańska robi swoje i w filmach, i w książkach, i innych dziełach kultury, no ale właśnie być może też wynikało to po prostu z tego, że być może nie było
Jeśli to nawet nie była jakaś prowokacja, to być może nawet nie było czym strzelać. To znaczy, jeśli chodzi o kwestie przewodowe, bo do tego się cofnę na początek mojej odpowiedzi, no to pamiętajmy, że wówczas na terenie ziem Polski południowo-wschodniej były, stacjonowały jednostki z patriotami, natomiast były to, co ciekawe, jednostki Bundeswehry. No i one oczywiście nie wystrzeliły na czas tego systemu, żeby zniszczył rakiety S-300. To też pokazuje, komu również zależy na eskalacji tego konfliktu, bo ma swoją koncepcję geostrategiczną w postaci budowy Mitteleuropy. Natomiast no oczywiście no, armia polińska no, to jest, tak jak powiedziałem, biurokratyczna imitacja sił zbrojnych. W zasadzie jest więcej urzędników niż wojskowych w służbie czynnej. Natomiast no, i system szkolenia, raczej jego braku, tak jak wspomniałem, dowodzenia, rekrutacji leży na łopatkach, praktycznie go nie ma. Na zasadzie nie matura, lecz chęć szczera zrobić z ciebie oficera w tej chwili króluje ponownie z tej zasady, z której się tak śmiano we wczesnych latach PRL-u. No w tej chwili ona nabrała znowu aktualizacji w najgorszym tego słowa znaczeniu. I wiemy doskonale, że sprzęt, który konserwowaliśmy, no znaczy nie my oczywiście, reżim konserwował ten poradziecki, miał służyć właśnie do tego, żeby go w odpowiednim czasie oddać za bezcen, za darmo Ukrainie. I tak naprawdę no, od dawna wiadomo, czy to poprzez raporty NIK-u, czy polskiego lobby zbrojeniowego, że nie istnieje coś takiego jak system obrony przeciwlotniczej. Jest to wszystko na papierze, a to, czym dysponuje w praktyce tak zwane to się nazywa Centrum Operacji Powietrznych, COP, no nie jest w stanie zestrzelić tego typu obiektów nawet w wersji tej starszej, poradzieckiej, ale przede wszystkim, nawet jeśli byłaby w stanie zestrzelić, to nie dostałaby takiego rozkazu. Tutaj liczy się ludzka wola, a jej nie ma po prostu, żeby chronić nasze terytorium, o czym wiemy już od przewodowa, czyli od 15 listopada, od 16 grudnia już wiemy to na pewno i doskonale widzimy, że no, Polacy mają zostać poświęceni na ołtarzu wojny w imię nowej tu koncepcji. Miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie ze względu na to, że no, główny hegemon tej części świata no, w tej chwili nawet już nie trzeszcza, się rozpada, o czym wiadomo od kilku tygodni coraz intensywniej się informuje, że nawet prezydent Biden musiał odwołać szczyt AUKUS wskutek kryzysu finansowego, jaki jest w Stanach Zjednoczonych. No to widzimy, że idzie to w kierunku szybszego rozpadu no, całej tej entropii systemu, która jest jednym wielkim chaosem. Na szczęście przyspieszenia rozpadu chaosu, co jest optymistyczne pod tym względem dla nas. To jeszcze a propos tych prowokacji, o których pan wspominał, to jeszcze może byśmy ten wątek rozwinęli, bo to ta kwestia tej szkoły rosyjskiej i jej statusu dyplomatycznego lub tego braku, bo wszyscy się powołują, że to przecież wyrok sądowy, że to było jak najbardziej legalne. No, no właśnie tutaj pojawia się taki dysonans, bo z jednej strony wyrok sądowy, ale z drugiej strony jednak to jest chyba własność dyplomatyczna. No przecież też zamrożono pieniądze ambasady rosyjskiej. Nie wiem, czy kolejny raz, czy one są po prostu w dalszym ciągu zamrożone. Szczerze mówiąc, już straciłem orientację, bo tyle tych komunikatów jest generowanych. No i potem mamy jeszcze kwestię 9 maja. No to tak, ten 9 maja przy wszystkich różnych kontrowersjach zestawiam trochę z sytuacją, kiedy polska delegacja w kwietniu no mogła nie niepokojona przez nikogo odwiedzić cmentarz wojenny w Katyniu. No a tutaj takiej możliwości nie było. No natomiast może zacznijmy właśnie od tej szkoły i innych wcześniej też
nieruchomości, które też ta szkoła, jeśli dobrze pamiętam, ona była we władaniu jeszcze ambasady radzieckiej od lat, bo ja wiem, 40-tych, 50-tych, więc no, w zasadzie można nawet by mówić o pewnego rodzaju, nawet w złej wierze, ale zasiedzeniu, nawet jeśli nie dopełniono formalności, no biorąc pod uwagę, że w dawnym systemie często takich formalności nie dopełniano i z tym nieuregulowanym stanem prawnym nieruchomości boryka się wiele osób, borykają się samorządy. No a tutaj akurat to posłużyło do ataku, do prowokacji antyrosyjskiej. No tak jak wspominam u pana w nagraniach, no, mamy do czynienia no, z rządami ludzi, którzy absolutnie wszelkich norm, reguł nie przestrzegają. To jest turańszczyzna do sześcianu, dla której prawem jest to, co oni uważają w danym momencie, że jest prawem. Łamią wszelkie procedury dyplomatyczne, umowy, tu wymienił ambasador Federacji Rosyjskiej, które zostały złamane. Tak jak pan wspominał, strona rosyjska umożliwia obchody w Katyniu, natomiast miesiąc później zabrania się i to nie byle komu, bo samemu ambasadorowi Federacji Rosyjskiej złożenia wieńców pod pomnikiem poległych żołnierzy Armii Radzieckiej. No to pokazuje jednoznacznie, że idzie to w kierunku no, ukropolinizacji dalszej, włączenia Polaków w ten system podporządkowany Ukraińcom, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę procenty sterowania międzynarodowego, no to Ukraina ma nad Polinem ponad dwukrotną przewagę, więc to ona w tym tandemie będzie rządziła, czyli Kijów będzie tu hegemonem i nie będzie tu żadnej równowagi. Osiedle, które należało do ambasady Federacji Rosyjskiej w zeszłym roku zostało przekazane przesiedleńcom ukraińskim, nachodźcom, zwanymi dla zmyłki uchodźcami. To widzimy, w którym kierunku to podąża. W kierunku za wszelką cenę wciągnięcia nas w konflikt. Przypomina to działania insurekcyjne z przededniu, czy to powstania listopadowego, czy styczniowego, czy to 1914 roku, czy rewolucji 1905-1907, które to miały na celu, były obliczone na właśnie sprowokowanie Rosji do interwencji i oczywiście poświęcenia w imię masońskiej ideologii i geostrategicznych interesów anglosasko-syjonistycznych polskiej racji stanu. Tutaj no jest jeszcze ta kwestia tych obchodów, bo mieliśmy w zeszłym roku już jakieś takie głosy medialne, że w Rosji podniosły się głosy, żeby zniszczyć cmentarz w Katyniu, że tam już buldożery jadą. Oczywiście okazało się, że to tam nikt tych polskich grobów wojennych na terenie Rosji nie rusza. Teraz podniesiono, że rzekomo miał zostać zdemontowany. Oficjalnie podano, że na czas remontu, czy jakiejś tam po prostu jakiejś tam renowacji, czy też po prostu zmiany układu przestrzennego, polski pomnik w Irkucku. No, prawo międzynarodowe zna pojęcia takie jak retorsje czy represalia. No, szczerze mówiąc, ja bym się takich ruchów ze strony rosyjskiej, jak jakieś restrykcje dotyczące polskich upamiętnień, no, spodziewał po takich przygodach. No, inna rzecz, że tegoroczny 9 maja był dużo spokojniejszy, bo nie było i ta demonstracja warszawska tych Ukraińców była spokojniejsza i nie było na przykład takich scen jak w Gdańsku, gdzie posłanka lewicy się przepychała z konsulem rosyjskim na cmentarzu. Natomiast ciekawe jest też pewnego rodzaju przygotowanie artyleryjskie na froncie właśnie informacyjnym i to również, powiedzmy,
w naszej bańce i w naszym środowisku różne ruchy zostały wykonywane, uaktywniły się no właśnie podziały na temat tego, czy składać, czy nie składać kwiaty 9 maja na cmentarzu Armii Czerwonej. Czy to też nie jest pewnego rodzaju przygotowanie, żeby te środowiska realistyczne jakoś możliwie mocno podzielić i spacyfikować? No, one już są od dawna zagospodarowane w odpowiednim momencie geostrategicznych posunięć, a mówiąc jeszcze precyzyjniej, na tym niższym poziomie sterowania, na potrzeby operacyjne je odpalić, żeby, prawda, że tak powiem, swoje odtrąbiły, bo są koncesjonowanymi antysystemowcami i w ostatnich dniach, tygodniach wyłazi, prawda, widzimy, co się dzieje. Wcale, powiedzmy sobie szczerze, no nie możemy być tym zaskoczeni, dlatego że no, co tu dużo mówić, rusofobia była takim zwornikiem i jest wszelkich środowisk, łącznie z dużą częścią tych tak zwanych antysystemowców, i łatwo jest Polaków, a zwłaszcza Poliniaków, na właśnie na rusofobię tutaj kupić, no co tu dużo mówić, bo to jest element takiego rytuału politycznego, warunek funkcjonowania w tym systemie, w tym reżimie. No tutaj warto przypomnieć w związku z tym wypowiedź byłego prezydenta Federacji Rosyjskiej, premiera również, bo i taką funkcję piastował, czyli Dmitrija Miedwiediewa, który mówił o czasowo okupowanej Polsce. To znaczy, że władze Federacji Rosyjskiej, mimo że te kontrposunięcia poczyniły w postaci blokady kont ambasady, ja to będę nazywał konsekwentnie Polińskiej w Moskwie, no to zdają sobie sprawę, że po prostu tutaj rządzą marionetki, czy to jankeskie, czy to niemieckie, czy to ukraińskie, w żadnej mierze nie reprezentujące narodu polskiego i jego interesów, co pokazywała choćby i operacja COVID, i operacja ukrainizacji tego kraju, zwłaszcza to już odkryła całkowicie, i patrzą podobnie jak prezydent Łukaszenko, który powiedział, że Polską nie rządzą Polacy swego czasu. Pokazuje to, dlaczego strona rosyjska i białoruska działa tak roztropnie, żeby nie zrazić sobie narodu polskiego, bo wie, że tym narodem po prostu rządzą okupanci. No niestety chyba tak jest. W każdym razie, to już może zbliżając się do końca i do podsumowania, no to czego możemy się jeszcze spodziewać właśnie w najbliższych tygodniach, miesiącach? No bo zbliżają się również momenty, które będą na pewno dla podżegaczy wojennych niewygodne. Takim momentem jest na przykład przypadająca już za niecałe 2 miesiące 80. rocznica ludobójstwa ukraińskiego na Polakach. Czy możemy się przed 11 lipca spodziewać, no jeszcze już jakiegoś takiego, mówiłem o przygotowaniu artyleryjskim, to może tym razem już będzie to uderzenie, no żeby te obchody, no przypadkiem nie, żeby, wątpię, że nie, żeby się nie odbyły, bo to jest coś, co jest zakazane, jak już pokazuje historia, zyskuje większą popularność, ale żeby je, no właśnie, spacyfikować. Wszystko jest możliwe i tutaj dalej będę mówił o kontekście geostrategicznym. Przypomnę, że transza pomocy jankeskiej, czyli Waszyngtonu dla Ukrainy, kończy się 30 czerwca. Od lipca już jej nie będzie. Co nie oznacza, że nie będzie w ogóle tej pomocy. Natomiast może system podporządkowany Stanom Zjednoczonym, takim jak właśnie polińska część Ukropolinu, zostać obarczona dalszymi kosztami pomocy Ukrainie. I niewykluczone, że niedługo chleb i masło będą po 40-50 zł w związku z tym. I to może oznaczać z jednej strony wzrost nastrojów społecznych w naszym kraju, ale i
Odbije się to także na Ukraińcach, którzy no takiej transzy już nie otrzymawszy, mogą nawet przy mniejszej transzy no popaść we wściekłość i spróbować swoje niepowodzenia na froncie wojny z Rosją no przekuć w atak na Polaków. Wcale to nie jest niewykluczone. Kto wie, czy tutaj inżynieria społeczna już nie opracowała różnych form zniszczenia, spacyfikowania czy sprowokowania tych obchodów 11 lipca właśnie, żeby tego nie przekuć w jakieś starcia polsko-ukraińskie. Druga sprawa to jest no to, o czym mówię od dawna, czyli element, jest to wszystko element wojny o pieniądz. Jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że no już oficjalnie kongresmeni, senatorowie mówią o skutkach bankructwa Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, czyli systemu dolarowego, no to to wszystko może się rozejść w sensie geostrategicznym po kościach. Oczywiście lokalnie właśnie może przerodzić się w konflikty zapalne typu takiego jak w Kosowie, czy szerzej w dawnej Jugosławii, czy na Kaukazie. No ale może to oznaczać, że ta wojna światowa energomaterialna nie dojdzie do skutku, dlatego że Chińczycy prowadzą według sztuki zarządzania wojskiem, sztuki wojny Sun Tzu, tak wojnę, że robią to na swoich warunkach, a nie na warunkach takich, których oczekuje przeciwnik. I Waszyngton jest ciągle zaskakiwany. I ten dolar, o którym jeszcze pół roku temu, no wprawdzie mówiło się, że słabnie, ale pół roku temu nie mówiło się, że nie przestanie być główną walutą rozliczeniową. No w tej chwili w ramach BRICS przestaje być, a BRICS przypomnę, że już ma większy potencjał sterowniczy niż państwa G7 i NATO. G7 to przypomnę, to są państwa NATO plus Japonia jeszcze, czyli to jest potężniejsza sterowniczo grupa. I widzimy, że system hegemonii dolara dobiega końca i to jest optymistyczna wiadomość. Natomiast nie oznacza to, że te konflikty lokalne, te punkty zapalne, które zostały celowo zaminowane, takie jak właśnie zukrainizowana Polska, którą po prostu no, przepoczwarza się w takie Kosowo nowe, nie doprowadzą tutaj do tragedii. Oby nie, miejmy nadzieję, że to wszystko też się również rozejdzie po kościach, choć trzeba być czujnym i mieć na uwadze również to, że nie tylko Stany Zjednoczone, ale również Niemcy mają tu i Izrael, syjoniści z Izraela swoje interesy, więc Polska jest takim, Polska i Ukraina, czyli ziemie polskie i Ukrainy są epicentrum w tej chwili no, wojny o wpływy. Oprócz Tajwanu. No to myślę, że tym akcentem możemy zakończyć, tym pewnego rodzaju przypomnieniem i przestrzeżeniem, w jakim zakątku świata przyszło nam niestety żyć, albo stety, może jeszcze doczekamy lepszych czasów, tak by się chciało powiedzieć, że będziemy czerpać zyski z tego naszego położenia, a nie cierpieć z bycia czy to takim militarnym, czy polityczno-gospodarczym polem bitwy. Moim i Państwa gościem był pan Marcin Hagmajer z Narodowej Akademii Informacyjnej. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu za uwagę. Jak zawsze przypominam o zostawianiu kciuków w górę, subskrypcji na obu naszych kanałach, czyli głównym i zapasowym, do którego link jest w opisie filmu. Także w opisie filmu są różne kanały wsparcia. Polecamy się Państwa pamięci, bo to od Was zależy, czy no, będzie kontynuacja, będzie rozwój, czy też będzie zwijanie się naszej inicjatywy. Niestety same lajki nie pomogą nam uzbierać kwoty koniecznej do tego, żeby to wszystko funkcjonowało tak, jak należy, więc prosimy bardzo o te wpłaty. I tam jest też link do kącika księgarskiego, gdyby ktoś chciał poszerzyć swoją wiedzę. Różne ciekawe publikacje są do nabycia. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.